To już 10. pielgrzymka biegowa z Bytowa do Częstochowy. Tym razem z Bytowa wystartowało ponad 20 biegaczy, którzy w 5 dni pokonają trasę ponad 500 km. Mszę świętą w intencji pielgrzymów celebrował ksiądz proboszcz Krzysztof Szary. Około godziny 11 wszyscy wyruszyli na jubileuszową pielgrzymkę. Na trasie biegaczy żegnało wielu mieszkańców i nieco zdziwionych turystów. Telewizja Bytów, Anna Kaszewska. Dzień dobry. Jak zwykle w poniedziałek zapraszam na przegląd informacji ubiegłego tygodnia. 8 sierpnia o godzinie 10 mszą świętą w kościele świętego Filipa Neri zakończyła się 10. pielgrzymka biegowa Bytów Częstochowa. Udział w niej brali biegacze i władze miasta oraz ksiądz Marek, proboszcz z Pabianic i ksiądz Roman, dyrektor zakonu ojców misjonarzy, również z Pabianic. W pielgrzymce udział wzięło 20 zawodników, w tym 5 kobiet, reprezentujących 9 miejscowości, m.in. Bytów, Słupsk, Toruń, Sławno, Korzybie, Czarną Dąbrówkę, Bożytuchom i Kępice. Gorące podziękowania dla sponsorów pielgrzymki wyraził ksiądz Krzysztof Szary. Sponsorzy to Rada Miejska i Zarząd Miejski w Bytowie, Hurtownia Alf, Ardu, Sklep Klematis, Argos, Wireland Bagra, Kancelaria Notarialna Państwa Klinkiewicz, Zakład Stolarski Pana Pirkusa, Restauracja Kaszubianka, Piekarnia Pana Heringa, Stacja Paliw Pana Petkę, Bank Spółdzielczy, Telewizja Lokalna Bytów, Wiesław Szymczak, Hurtownia Wega, Piotr Kreft, Drukarnia Seritex Udorpie, Parafie w Tucholi, Toruniu, Krośniewicach, Pabianicach, Częstochowie i Bytowie. Brawo! Zatrzymać! Wszystko co dobre, kiedy się kończy. Brawo! Fajnie! Dowiedziałem się w kularach tego naszego fantastycznego biegu, że stanowicie wspaniałą parę, która nawzajem sobie pomaga. Jak to jest w trasie? No, staramy się dotrzymywać jeden drugiemu kroku, no, nie wyprzedzać jeden drugiego, tak żeby kondycyjnie wytrzymać aż do Częstochowy. Czy były takie wypadki, że trzeba było pomóc koledze albo odwrotnie przyspieszyć kroku? To znaczy,
Były takie, przechodziliśmy kryzysy, raz ja, raz kolega, ale to po kilku metrach już nabieraliśmy sił i stanowiliśmy grupę zgraną. Grupę zgraną, tak. 50 kilometrów do Częstochowy, jak się czujesz? Ja się świetnie czuję, tym bardziej, że mam partnera, który biega tym samym tempem, stąd też nie ma problemów. I tak to Jurek troszeczkę z przodu, to ja, i tak się zmieniamy, także tempo utrzymujemy cały czas takie same. Nawet biegła tu grupa zawodników z Pabianic, która nam towarzyszyła, i tak usłyszałem, że mówi, biegniemy tak równo, mówi, co do sekundy. Po prostu my tak biegamy. Są też takie czasy. Życzę takiego pięknego biegania do samej Częstochowy. Dziękujemy bardzo. Chcemy naprawdę dobiec i bez żadnej kontuzji. Pozdrawiamy wszystkich. Ja szczególnie Kępniczan i swoją żonę, która leży chora i towarzyszyła zawsze mnie w biegu, ale być może, że stanie u swoich siłach i będzie dalej mnie towarzyszyć w biegach. 1 sierpnia wybiegliśmy, aby tutaj dzisiaj po 5 dniach trudu, straszliwego wysiłku, ale przecież z radością i wzruszeniem zakończyć 520-kilometrową pielgrzymkę. Księżyc Krzysztof jest w Dobrodzie. No dobra. Księżyc Krzysztof. A my tak. Ciąc. Tak. Sara.